Pani marszałek, Wysoka Izbo. Problem, z którym się borykamy, problem kryzysu polskiego górnictwa węgla kamiennego, to nie jest jakiś wypadek przy pracy, to nie jest jakieś zaskakujące zdarzenie, to jest rezultat tego, w jaki sposób prowadzi się politykę gospodarczą w trakcie ostatnich 25 lat, łącznie i na czele z ostatnimi 7 latami. Jestem Ślązakiem, urodziłem się w Piekarach Śląskich, mój ojciec całe życie przepracował w kopalni węgla kamiennego Julian. I doskonale wiem, i w rodzinach górniczych Ślązacy doskonale wiedzą, dlaczego w takiej kondycji jest polskie górnictwo. Kopalnie są zarządzane przez polityków. Kopalnie zarządzane są przez ludzi, którzy są wybierani przez polityków, przez biurokratów. I polskie kopalnie są zarządzane tak jak Państwowa Kolej, jak Państwowa Poczta, jak wiele państwowych spółek. Same kopalnie przenoszą straty, ale wokół kopalń wyrastają fortuny. Gigantyczne pieniądze zarabiają spółki, spółeczki, które oplatają polskie kopalnie. Mój ojciec opowiadał mi o przypadkach, gdy dostawał jako sztygar zmianowy do zamontowania obudowy kombajnu sprzęt, który kosztował 500 000 zł, wiedział, że była faktura na nowy sprzęt, a dostawał do montażu starą obudowę, obudowę, która była oklepana z rdzy, była potynkowana, była po prostu starą obudową i z góry przychodziły zlecenia, to ma być zamontowane, chociaż wiadomo, że to było oszustwo. Tego rodzaju sprawy, tego rodzaju przypadki to jest chleb powszedni polskich kopalni. To są zakłady, które są okradane w każdym punkcie, więc jeżeli my wypominamy pensje górnikom, ludziom bardzo ciężko pracującym, jeżeli wypominamy wynagrodzenia ludziom, którzy mają bardzo ciężką pracę i wielu z tutaj obecnych nigdy w życiu by się z nimi nie zamieniło, wielu mało kto chciałby, żeby jego dzieci, żeby jego bliscy pracowali i tego rodzaju pracę wykonywali, ci ludzie zasługują na te pieniądze. I to nie oni są przyczyną kryzysu, który nęka polskie kopalnie. Ten kryzys to jest po pierwsze państwowe fatalnie zarządzanie spółkami węglowymi, spółkami, którymi zarządzają od 7 lat ludzie mianowani przez państwa, przez pana, panie premierze Piechociński, przez pana kolegów, przez kolegów z Ministerstwa Gospodarki, którzy sprawują nadzór właścicielski nad polskimi kopalniami. Drugi punkt to są niepotrzebni pośrednicy i firmy, które wysysają kopalnie. Mówię i o tych spółkach prywatnych, które bardzo często dobrze funkcjonują z kolejnymi zarządami kolejnych kopalń. Mafia węglowa to nie był wymysł. Praca CBA i służb antykorupcyjnych w polskich kopalniach to była praca, która była niestety potrzebna, bo to, co się dzieje w różnego rodzaju kontraktach leasingowych, to, co się dzieje przy kontraktach na dostawy sprzętu i towarów do kopalń, to jest skandal. Był skandal i na tym cały czas pasą się fortuny. Wy państwo daliście zielone światło dla okradania kopalń i mamy tego rodzaju skutki, jakim są miliardowe straty w kluczowych spółkach dla sektora. Kolejna przyczyna, która jest fundamentalnym zagrożeniem dla polskich kopalń i w tym momencie, i w najbliższej dekadzie, to jest to, o czym mówili moi poprzednicy, to jest pakiet energetyczno-klimatyczny. Podpisanie przez rząd Donalda Tuska w grudniu 2008 roku pakietu energetyczno-klimatycznego to było wydanie wyroku śmierci, to było przyznanie kary śmierci na polskie górnictwo węgla kamiennego z odroczonym wykonaniem i to wykonanie powoli zaczyna mieć miejsce. To jest również wyrok, kara śmierci na polską energetykę opartą o węgiel kamienny, węgiel brunatny. Pozwoliliśmy na gazowanie gospodarki polskiej rosyjskim gazem, pozwoliliśmy na gazowanie gospodarki europejskiej i pozwoliliśmy na to, by dodatkowymi, gigantycznymi opłatami dyskryminować polski węgiel. Kolejny czynnik, który niszczy polskie kopalnie, to jest fiskalizacja. W 2000 roku na każdą tonę węgla wydobywaną podatki, które były z tego tytułu pobierane, to było 25 zł. W chwili obecnej to jest 95 zł. Powiem panu, bo pan pyta, ile teraz wydobywamy węgla. Niecałe 70 milionów ton i powiem panu, że rządy Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej, PSL-u są jak pod jednym względem bardzo podobne do rządu Fidela Castro na Kubie. Fidel Castro doprowadził do tego, że Kuba stała się importerem cukru, chociaż ma fantastyczne warunki, by z trzciny cukrowej wydobywać i robić cukier. Tak samo Donald Tusk doprowadził do tego i ważą doprowadził do tego,
że w 2009 roku po raz pierwszy w historii stuletniej polskiego górnictwa węgla kamiennego Polska stała się importerem netto węgla. Ta ustawa nie rozwiąże żadnego z problemów, pozwoli po bandycku zamknąć kilka kopalń. To jest wstęp do tragedii, która będzie w odcinkach, jak seria się rozgrywała, i do tych narzędzi, których teraz po nocy chcecie sięgnąć, będziecie wracali. Nie rozwiązujecie żadnego z fundamentalnych problemów polskiego górnictwa węgla kamiennego, które wymieniłem. To były tylko najważniejsze problemy, nie wszystkie. I podstawowa rzecz, która może uratować polskie górnictwo węgla kamiennego, Śląsk, Ślązaków, to nie jest ta bandycka ustawa, ale to zmiana tego bandyckiego rządu. Dziękuję bardzo.